energii wybuchu na skutek uwolnienia energii atomów powstaje śmiercionośna kula ognista. Potem nadchodzi fala uderzeniowa. Wiatr atomowy przypominający gwałtowny przypływ. W chwili wybuchu na skutek uwolnienia energii atomów powstaje śmiercionośna kula ognista. Potem nadchodzi fala uderzeniowa. Wiatr atomowy przypominający gwałtowny przypływ. Zostaje wessana do grzyba i zmienia się w radioaktywną. Później opada na ziemię, powodując raka i inne choroby. Następnie materia zostaje wessana do grzyba i zmienia się w radioaktywną. Później opada na ziemię, powodując raka i inne choroby. Zmienia się w radioaktywną. Później opada na ziemię, powodując raka.